Czułki teraz wszystko hetetopi. W Bukowinie Tatrzańskiej doroczna impreza Góralski Karnawał. Przegląd regionalnych zespołów pieśni i tańca, dorobku domów kultury i klubów wiejskich. Okazja do zabawy dla aktorów tego widowiska, a także dla licznych gości Bukowiny, Zakopanego i okolic. Na saniach kapele, soliści, zbójnicy i watra. W tych warunkach upieczenie barana jest prawdziwą sztuką. Kilkadziesiąt sań w drodze na Grapowy Wierch. Już od startu atmosfera dobrej zabawy. Na zboczu przy skoczni narciarskiej wyścigi kumoterek. Kilkanaście zaprzęgów sań góralskich, którymi w dawnych czasach wożono dzieci do chrztu. Jazda z iście kawalerską fantazją. Punktowano nie tylko czas przejazdu, ale także stroje, końską uprząż, kondycję i odwagę. Na tej samej, trochę już sfatygowanej trasie, narciarze za końmi. Skiring. Od lat ulubiony góralski sport. Tylko dla młodych i odważnych. Kilkuset uczestników imprezy, kilka tysięcy widzów. Goście Bukowiny i Zakopanego postulują urządzenie góralskich karnawałów nie tylko z okazji tradycyjnego karnawału.